gotowi do rozpoczęcia meczu i w tym momencie rozpoczęło się spotkanie 22 kolejki piłkarskich rozgrywek drugiej ligi. Rozpoczęli to spotkanie piłkarze w niebieskich strojach, piłkarze błękitnych Stargard. Ale może o tym za chwilę, bo na strzał z dystansu zdecydował się Dawid Polkowski. Z trudem piłkę odbił jednak na rzut rożny Dominik Sasiak. Do tej pory obie jedenastki doskonale radzą sobie z tymi dośrodkowaniami, tak i drugi gol! I wspaniałe uderzenie błękitnych. Jeden do zera. Uderzenie mniej więcej z 11 metru. Taką bombą popisał się grający z numerem 25 Daniel Wajsak, środkowy obrońca błękitnych. I piłkarze błękitnych już spokojnie będą chcieli dotrwać do gwizdka sędziego, który zakończy pierwszą część spotkania. Jak do tej pory niezwykle szczęśliwą dla błękitnych Stargard, którzy po trafieniu Daniela Wajsaka prowadzą od 38 minuty 1 do 0 z motorem Lublin. Grodzicki. Zagranie w stronę Dawida Pakulskiego. Było to jednak bardzo nieudane podanie i w tym momencie Albert Różycki zaprasza piłkarzy na 15-minutową przerwę. Już są piłkarze gotowi do wznowienia gry, do rozpoczęcia drugiej połowy meczu 22 kolejki piłkarskiej drugiej ligi i Daniel Świderski właśnie w tym momencie odegraniem do Tomasza Swędrowskiego rozpoczyna drugie 45 minut. Już na początku drugiej części spotkania motor stanie zatem przed szansą na doprowadzenie do wyrównania w tym spotkaniu. Zobaczymy, jak rozwiążą ten stały fragment. To dzisiaj ta pierwsza tego typu okazja na strzał z rzutu wolnego. Lekkie zagranie padło jednak łupem bramkarza Dominika Sasiaka. Grę wznowią zawodnicy Motoru Lublin. A Motor Lublin to jest klub założony w roku 1950 przez 9 sezonów występował, ale może o tym za chwilę. Mamy 1-1. Bramkę z najmniejszej odległości strzela Daniel Świderski uderzeniem głową w 59 minucie. Pokonuje Dominika Sasiaka. Jest to 7 trafienie Daniela Świderskiego w obecnych... Ale o tym może za chwilę. Mateusz Bochnak świetnie zakręcił dwoma obrońcami Motoru, między innymi doświadczonym Grodzickim, ale nie zdołał już oddać strzału na bramkę przeciwnika, a to tylko nakręca drużynę Motoru do jeszcze większych ataków. I właśnie w tym momencie Tomasz Swędrowski mógł wyprowadzić drużynę Motoru, huknął z dystansu, z odległości około 22-3 metrów. Widzimy spore ożywienie, rzut, świetne to było zagranie Tomasza Swędrowskiego, piłka wpadła wprost na głowę Daniela Świderskiego. Daniel Świderski oddał soczyste uderzenie głową, ale Dominik Sasiak nie dał się oszukać. Egzekwował piłkę poza pole karne i po raz kolejny kolejna główka. I w tym momencie sędzia kończy to spotkanie. Błękitni Stargard zremisowali w 22 kolejce piłkarskich rozgrywek drugiej ligi 1-1 z motorem Lublin. Bramki w tym spotkaniu uzyskali Daniel Wajsak dla Błękitnej Stargard oraz Daniel Świderski dla drużyny Motoru Lublin.